Witaj, mężki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Halo 4 lokacji Ouroboros, jako szpony śmierci. W ostatnim odcinku w sumie zastanawialiśmy się, jak odpalić niby szpony śmierci, ponieważ no niestety nie możemy produkować szpony śmierci, to też nie są szpony śmierci, a to jest dziwna dywizja. O te heki? Czym wy jesteście? To wygląda jak jakieś zdjęcie AI, które zostało wygenerowane. O Jezus Maria. No, kolejna aktualizacja w ogóle ma dodać content do tego państwa, więc no, ciekawie się zapowiada. Więc tak, okazało się, że w sumie gra tego zbytnio nie wytłumaczyła, ale możemy wybudować gniazdo swoje. To gniazdo będzie powodowało to, że po pierwsze, jak długo się ono robi? Rok. Tak, nigdy się nie zgadzamy. Zawsze się kończy inaczej. I tak naprawdę w sumie też później się coś nam odblokowuje? Coś mi się tak wydaje, ale nie jestem pewien. Teraz w sumie... Czy to nie mamy już tego? Okej, okay. Więc w sumie tutaj robimy kolejny event, gaduję, że tutaj będzie można wybrać sobie przywódców nowych, ale my już tutaj ustawiamy sobie linię ataku, bo jak wiecie, uwielbiamy atakować, a po drugie dosłownie mamy cel narodowy na nich, więc może najpierw sobie włączmy tu, a później kolejne, bo jak pamiętacie ostatnio w sumie dużo się działo, ale koniec końców w sumie to robiliśmy wtedy, kiedy po prostu zbytnio na to nie zwracaliśmy uwagę. Mamy te wszystkie bonusy, te, które zdobyliśmy, i one są nawet, nie powiem, dosyć dobre. Ale i tak musimy trochę poczekać. W międzyczasie możemy sobie popatrzeć, co tutaj możemy. Planning speed, nie sądzę. Ten max byłby fajny. Dobra, my już to mamy, więc w takim razie wracamy tutaj i wypowiadamy wojnę. Oni jakoś nie ma ich na granicy, więc szybko wchodźcie tutaj. Jak przejmiemy sobie tutaj te terytoria, to powinno być wszystko znakomite. Co to za decyzje? Consume. Tylko jemy, kiedy trzeba. Tak, poprzedni odcinek to było dosyć duża jazda. Ogólnie się zorientowałem, że ten mod jest o wiele starszy niż oryginalny Ouroboros, z tego względu, że Ouroboros musiał sobie zmienić po prostu stronę. A więc tak naprawdę gościu, który to robi, to w sumie robi to wraz z tym modem. Że od samego początku. Znaczy się Ouroboros ogólnie jest ciekawym. Mieliśmy mieć... Czekaj, czy po prostu zrobiła się nam jedna idea? Chyba nam się... Tak. To się chyba wszystko przyszło na to. Okej, dobra, niech idzie. Tak naprawdę teraz budujemy gniazdo, więc to jest ważne dla nas. Dobra, dalej idziemy i tutaj już będziemy mieć... No, to jest chyba... A, no... I tak od czasu do czasu to będziemy robić, więc to nie jest jakieś mega ważne. Tutaj jak zwykle, o dziwo, mają dużo dywizji. Nie wiem, jak to się dzieje, że my, posiadając jakieś mega wybustowane państwo, to później i tak nie mamy wystarczająco dywizji przeciwko innemu państwu bandytów. Okej, okay, więc wysyłamy tutaj kolejny. Czekaj, czy my usunęliśmy, czy coś takiego? Nawet nie wiem, co to jest. My po prostu usuwamy... Przecież to może nie będziemy usuwać... tych właśnie szpony śmierci, jeżeli... Chociaż możemy trochę. To jest jakby takie trochę popsute, bo... To się samo odpala, kiedy...
Tak naprawdę my nic z tym nie robimy. No, niezbyt ciekawe, chyba coś popsute to jest. Okej, więc tak. Więc tutaj pokazuje nam, że możemy sobie to zrobić, jeżeli będziemy mieć większy rozwój, jeżeli chodzi o to. Czy tutaj coś mamy? Mamy trochę tego, więc można sobie zainwestować. Tutaj, kory, dawaj kory. Dobra, jak na razie wojna idzie. Idzie w dobrym kierunku, oprócz tego, że dosłownie tutaj mamy pewne luki. Więc sobie wykorzystajmy teraz, już może sobie nieco tą wojną zajmijmy. Tym nie będę się zajmować, bo dosłownie trochę jest popsute. Nawet nic nie możemy, bo to jest napisane, że zwiększy się z jednego na jeden, więc chyba dalej się nie da. To jest Blighted Woods. Gdzie jest Blighted Woods? Blighted Woods to jest to coś. Wydaje się bardzo silne na obecną chwilę, więc może nie będziemy tego robić. To, co możemy zrobić, tutaj mamy tego coś. Chyba jakiegoś Chińczyka zatrudnimy. Okej, więc tak, po pierwsze możemy się tutaj spróbować przebić, jeżeli wreszcie nam pozwolą. Co było bardzo dobrym pomysłem, bo jeżeli tak zrobimy, to wtedy w ogóle zostaną odetchnięci. Ale chyba się nie uda. Więc w międzyczasie sobie popatrzmy, co tutaj możemy porobić. A możemy kilka rzeczy porobić. Tutaj wyłączamy. To będzie kolejna decyzja, która będzie wkurzająca dla nas wszystkich. Dobra, mamy już dużo tych karabinów, więc może by się przydało pomyśleć o jakichś badaniach nad tym. To jest jak zwykle dwie prowincje. Okej, więc się zajmijcie tym. Tutaj się też powoli zajmują, ale przez to, że nie mają rozkazu, to oczywiście zapomnieli, że trzeba atakować. Okej, więc wejdźcie. Czy wreszcie możemy produkować to, co chcemy? Chyba wybadaliśmy to, tak mi się wydaje. Produkcja. No, wybadaliśmy to, ale nawet nie wiem, co to wybadanie. Możemy sobie to. Nie wiem, co, dokładnie co to robi. Nie wiem, co oni dokładnie im chodzi w tej decyzji. Szczerze powiem, jest tak trochę słabo. Na pewno możemy sobie tych wyprodukować. Więc wyprodukujemy sobie. O, i znowu zima, ale przyjęliśmy to. A kurde, nadal nie. Dobra, więc tak przyjmijmy. Tutaj te trochę prowincje, nie powiem. Trochę jakby takie za duże są i trochę. Trochę później tak dziwnie wyglądają. I sobie nieco wyślemy, ale wydaje mi się, że jest coraz mniej tych. Tutaj możemy sobie dostać coś? Nie. Nie będziemy jeść was. O, ale możemy sobie to zrobić to. Bardzo chętnie.
takie trochę, nie powiem, mechanika kolejna związana z czymś, ktoś coś pomyślał, ale trochę słowo wykonał. Na pewno chcemy, my chcieli pójść tam, ale zrobiliśmy sobie to, więc może to sobie dodamy. Ta technologia może będzie jakoś znaczyła. Chyba nowego dowódcę w ogóle mamy. Czy... Bo zaprosiliśmy tego dowódcę, chyba że wiem, że czasami niektórzy... Chyba tego gościa zaprosiliśmy? Tak mi się wydaje. A nie, tutaj jest Serega. No, nie powiem, no... Nawet dobry jest. Ten Planning Speed aż tak mi się nie podoba. Nigdy mi się nie podobał Planning Speed. Bardziej mi się podobało coś albo a la Max Speed. Max Speed był fajny. No więc tak, jeżeli chodzi o Dead Klaus, no to już słabo jestem. Niby budujemy to gniazdo, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało. Critical Power. Oj, padli. Spas. To są wszystko klejmy, więc. Boom. Okej, więc. Wielkie. Nawet nie wiem, to będę musiał sobie przetłumaczyć później. Tutaj wielkie się dzieje i nadal możemy sobie tutaj porobić. O, to oni mają taką flagę. Wiecie, że ciachan. Dobra. Jak na razie mamy tutaj trochę rzeczy, więc możemy sobie plus 2% albo tutaj tego gościa. A co to jest? Defense, Planning Speed. Szczerze powiem, to nie jest aż tak źle. To nie jest aż tak zły. Dobra. Kolejnych, których możemy zaatakować. O, piesek. Przez chwilę powiedziałem, że to szalik, ale to nie, to jest chyba jakieś inne. Więc tak, możemy albo tę huntę zaatakować. Arbok hunta. Które to jest? Arbok hunta. Arbok hunta. Nie widzę Arbok Hunty. Czyżby to był jakiś błąd, czy Arbok Hunt? O mój Boże! O, ale się głupio czuję. Oni dosłownie byli koło mnie. Dobra, myślę, że zaatakujemy te lasy, ponieważ będzie po pierwsze łatwiej, według mnie. Oni też nie mają jakichś specjalnych idei. Jest ich mało, ale może po prostu po różnych granicach są. Myślę, że już sobie przejdziemy tutaj, sobie porobimy nieco tych broni. Demutualize with slashing. Czyli tego już nie zrobimy sobie. O, nie będzie Londynu. A tutaj mam maksimum. Tutaj... Delusion. To jest kolejne, które się nam przyda. Organizacja dywizji zawsze jest znakomita. Chyba już nie musimy tego robić. A, jeżeli wyłączymy, to wtedy się nam nie będzie nam brało. Nie. Tak, nie będzie się nam brało. To możemy sobie wyłączyć. Tylko że na chwilę się włączy ponownie, więc. Więc mało co jest. Okej. A, nie pokazało się nam. Chciałem zobaczyć, o co chodzi. To przeciwko tym na górze dostajemy. Wtedy możemy tego Jacka sobie zdobyć. Dobra, ale my teraz sobie najpierw ten
Nieco pokorujemy. Czyli co, musimy klikać co chwila to, ponieważ wysyłają nam na badania. No, tych już nie mamy zbytnio, więc... Nie wiem, jak to wygląda z tym, żeby zostawać. Skąd dostaliśmy tych? To jest dosłownie nasz początkowy. Czyżby to... Nie wiem... polegało na tym, że my po prostu co roku dostajemy tą samą... ten sam, jeżeli chodzi o... no tą armię, co na samym początku? Nie wiem, może to być trochę overpowered. Nie powiem. Na razie sobie porobimy tutaj jeszcze jakieś takie rzeczy. Już robimy przeciwko tym. No chyba szybko nam pójdzie. Tutaj w tym modzie w głównej mierze chodzi o to, żeby szybko przejść i już jest po sprawie. Okej, czy coś tutaj produkujemy jeszcze? Nie mam zbyt manpowera, żeby sobie pozmieniać. Czekajcie, wy mnie zaatakowali. O wy, jak mogliście mnie zaatakować? No, teraz to na pewno was zaatakuję. We can create another birch of plated dead claws. No, dead claws, 200. Jak zrobimy sobie to? Mamy 200. Ale co to dokładnie oznacza nam, że... O, rozumiem. Bo jak włączył sobie to... Oczywiście nic się nie stało, bo oczywiście musiało mi to zrobić, że kiedy chciałem być mądry. Chodziło o to, że jak to mamy włączone, to wtedy, wiecie, te badania nam się robią dalej. Nie wiem nawet na czym polegają dokładnie. A jak sobie to włączymy, to wtedy oni pracują nad tymi, żeby porobić. Dobra, wreszcie zrozumiałem. Okej, wreszcie możemy sobie tutaj korzystać. Mamy już Wargol. Tutaj jeszcze nie. Patrzę, co możemy zrobić. Infantry Division. To może być nawet dobre. Tutaj nie mamy zbytnio możliwości. Patrzę, co tutaj jest. Możemy wysyłać dywizję. Dobra. 5000, nice. 2 te gniazda. To może być akurat dobre. Dobra, co mi pokazuje, że możemy zrobić? A, to, bo nie włączyłem. Dobra, i szczerze, czy to oznacza to... To jest... To jest to samo. Raczej oznacza to, że... ja mogę... Tak, mogę zrobić te. Czyli uzbrojone. Bardzo chętnie bym zrobił sobie uzbrojone. Dodajemy sobie tak więcej tego. Okej. Okay. Pytanie, czy w ogóle możemy budować to? Raczej nie. Jedyne co możemy karabiny sobie robić. Okej, okay, więc... Co dalej możemy porobić? Dalej możemy wrócić tutaj i kontynuować nasze badanie, a tych zaatakować. Bo uwielbiamy atakować naszych sąsiadów. To jest nasze ulubione zadanie. Jak zwykle mamy jakieś typowe decyzje do podjęcia na samym początku. I jak tutaj to wygląda? Dosłownie ta dywizja
Może tutaj się zająć tym wszystkim. Dobra. Złapali nas. Słabo. Jak z tym tutaj? Teraz może się mi uda tych odciąć. Teraz chodzi właśnie o szybkość. Bo ci to się chyba nie ruszą przez to, że są atakowani. A jednak się włączę. Dobra, wyślemy te 50, bo chcę mieć... Nie, bo chodzi o to, że... Musi zostać wykonane. Dobra, uda nam się ich okrążyć, więc... Woli tutaj okrążamy, dosłownie easy. O nie, udało im się wyjść. Dobra, no to szybko. Obejdziemy ich. Dobra. I jeszcze tutaj wejście. I idźcie na stolicę szybko. I może się nam uda tutaj ich pokonać, bo dosłownie wszystkie punkty zwycięstwa im przyjmiemy. Tak. Dosłownie się tak rozdzielili, że nie mieli szans. Okej, okay, więc teraz... I... Tutaj chyba aż tak pięknie nie będzie z nimi. Dobra, ale my w takim razie wysyłamy wojska tu. I tutaj. Bo będziemy musieli wysłać ich. A gdzie są nasze dywizje z tymi? O, nie mówcie, że umarli. Właśnie im umarło. Nigdy nie jest ładnie, kiedy umierają. Okay. Tutaj widzę, że nie ma jakichś większych problemów z tym. Coś możemy jakieś robić, rzeczy. Jakby się przydało to zrobić, ale nie mamy zbytnio hajsu. Więc może na razie sobie włączymy te kapsle, żeby się nam robiło. Nadal nie mamy dwóch fabryk, zrobiliśmy to jedno gniazdo wreszcie. Możemy sobie zrobić to, ale to nie jest jakieś takie mega potrzebne. Dobra, i stępimy. Ok, czyli w skrócie te badania musimy prowadzić, bo chcemy oczywiście tam mieć, tylko że musimy mieć te dead close, musimy 51 mieć przynajmniej ich. Chyba mamy. No tak, przyszło nam. Nie wiem, jak to działa dokładnie, ale mamy. Nie wiem, na czym to polega. To dokładnie. My w sumie chcemy mieć ten kolejny poziom, więc wtedy może nam się udać jakoś rozwinąć to. No jak zwykle mamy oczywiście mega dużo tego. Coś tutaj... Tak, dalej idziemy w to, bo potrzebujemy tych gniazd. Już za chwilę będę kończył, ponieważ widzę, że już wystarczająco jest. Włączamy, wysyłamy ich. A tutaj to usuwamy. Tutaj też trzeba będzie za chwilę wysłać te... No, dywizje specjalnie wysłali. Które, kurde, mają, super wyglądają. I my teraz chyba już nie możemy zrobić tego. Tak, nie możemy. Więc będziemy próbowali jak najdalej tutaj rozwinąć się. Zgaduję, że później się nam to odblokuje, więc to nie jest jakiś wielki minus. Political power, no zawsze fajne. Większość i tak wydamy na to. Dzięki, dzięki. Okej, więc tak. W następnym odcinku oczywiście to zrobimy, tylko już sobie włączymy o to. Będziemy chcieli przyjąć tutaj tych.
Arborg. Kolejny państwo, którego loru nie znam i nigdy nie poznam. Więc byłem z wami Trawol w Hearthstone 4 na motocykli Orbo Blues. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu. Komentujcie bardzo chętnie, czytam je, dlatego że później po prostu robię z tego serię. Jakoś też nie jestem taki, że mam jakieś wielkie plany na kolejne serie. Jak na razie już jak ta wcześniejsza seria z Polski, no to teraz robię sobie taką serię z tego, a później zapewne też z Polski będzie, ale już tak jakoś czuję, że po prostu robię ciągle to samo, więc po prostu piszcie mi, żeby coś nowego zrobić. Więc, z wami Trachol. Hej!